naszym powodem do spotkania jest książka wydana ostatnio, korespondencja niezwykle ciekawa Jarosława Iwaszkiewicza i Andrzeja Wajdy. To może teraz chwilę porozmawiajmy o Brzezinie. Sytuacja z kolei w polskiej kinematografii była taka, że myśmy chcieli wszystko przesunąć kawałeczek dalej ku jakiejś wolności, takiej, siakiej. Każda była dobra. W związku z tym obyczajowość w filmach była równie ścigana przez cenzurę, jak i aspekty polityczne. Jedno z filmów takim, które miałem największe kłopoty, a przynajmniej jedno z największych, byli Niewinni Czarodzieje. Jak sama nazwa, sam tytuł wskazuje, niewinni, no więc o co chodzi? Nie, tam taki striptiz następuje i ta panienka, co chodzi do gimnazjum, już jest tylko w staniku i w majtkach i pyta się, góra czy dół? No to dla cenzury to było najgorsze, to już wszystko by mi odpuścili. Pisarz ma to do siebie, że pisze, ma nieograniczoną wyobraźnię i tą wyobraźnię, że tak powiem, przelewa na słowa, a słowa z kolei mają tą wyższość nad obrazem, że każdy ma własny obraz, a w kinie to wszystkim ja wciskam mój obrazek. Ktoś mi tak powiedział z widzów, że nie pamiętam przy jakiej okazji. Mówi, wie pan, ale ja tak to dobrze sobie to wyobrażałem, takie to widziałem, to, a to pan mi wszystko zepsuł, bo już teraz będę patrzył tak jak pan. Ja byłem młodym reżyserem i bezczelnym bezgranicznie i powiedziałem do niego, no wie pan, no jak ja mam silniejszy ten talent czy coś, no to co ja panu zrobię? Co ja poradzę? Co było siłą i potęgą Jarosława Iwaszkiewicza? Tu mówię od tych, którzy coś więcej wiedzieli i tak mówili. To jest fakt, że to miejsce, w którym mieszkał Jarosław, oddalone jest od Warszawy kawał drogi. 20 kilometrów. No, ale jedzie się i jedzie samochodem. A nie można dojechać. W samochodzie jedzie człowiek, czyta swoją powieść, co, albo notatki sobie robi, co będzie pisał. No, a jak jedzie pociągiem, to słyszy, co inni mówią. Jarosław Iwaszkiewicz znał życie, że to takie zbliżało go do życia, bo nie wiadomo, kto wsiądzie do tego przedziału, kto z nim będzie rozmawiał. No a jakby nie jeździł kolejką, to skąd by wiedział? Tak, nasze najbardziej takie przejmujące spotkanie odbyło się tutaj. Tu były dwa fotele i siedział pan Jarosław i pani Anna. A tu grali nasi aktorzy Dostojewskiego Nastazję Filipowną. To jest moja adaptacja Idioty Dostojewskiego. Graliśmy to w Krakowie w Starym Teatrze. No i zapraszałem go, ale on mówi, nie, stary jestem, wiesz już, nie pojadę, nie chcę. Ja mówię, no ale jakbyś chciał, no to przyjedziemy do ciebie, no jak nie możesz przyjechać do nas, to my musimy... A to muszę powiedzieć, bo dosyć bezczelne, bo to nie był nasz teatr, tylko państwowy. I na szczęście nasz przyjaciel Staś Radwan był właśnie dyrektorem tego teatru i dobrze rozumiał, co do niego mówię. I nagle okazuje się, że w 2 czy 3 samochody zapakowaliśmy, bo grało co prawda tylko 2 aktorów. Zadałem mu pytanie, co on na to, co my zrobiliśmy. A on powiedział, wiesz, ale to nie jest dla starych ludzi. No ale myśmy nie mieli nic wesołego w repertuarze. W tym domu, tuż po Powstaniu Warszawskim, ogromna grupa pisarzy, literatów znalazła się. Także po prostu ten dom był zapełniony. Albo na przykład opowiedział mi obraz, który no, nigdzie nie mogłem, że tak powiem, wetknąć do mojej twórczości dotychczas. Ale fantastyczny. Mówi, że siedzą tu na tej werandzie, drzew jeszcze takich nie było. I tam od Warszawy widać dymy, które się podnoszą, bo jest powstanie. I nagle oni widzą, że zbliża się człowiek, który jest ubrany tak, biały ma płaszcz i ma maltańskie krzyże. Przyjechał ktoś z rycerzy maltańskich, żeby w powstaniu stworzyć tą służbę sanitarną. No przecież nikt nie widział takiej sceny. Tam dymy no i nagle idzie, on myślał, że to jest jakby z... Ale
to, że właśnie Jarosław Wiłaszkiewicz nie tylko potrafił, że tak powiem, zapamiętać, ale jak on mi to opowiedział, to ja już mogłem robić film z tego. No.